Szczęść Boże, dzisiaj uroczystość Trójcy Świętej. Bycie Bogiem, tak nam się zapewne wydaje, że oznacza wyjście poza krąg posłuszeństwa, by móc czynić cokolwiek. Może w ludzkim odczuciu bycie Bogiem oznacza tylko jedno. Jestem ponad wszystkimi. Wiem wszystko lepiej. Sam wszystkiemu podołam. My dziś mówimy o Trójcy Świętej. Jeśli w tej relacji osób bożych jest miłość do innych, a nie własna, i ona jest najważniejsza, to jest dokładnie przeciwnie, niż ludziom się wydaje. Nikt z tych trzech osób nie działa na własną rękę. Oni, jako osoby kochające, wsłuchują się w siebie, by móc nawzajem spełniać swoje pragnienia. Właśnie z tym spotykamy się w Bogu jedynym, trójosobowym. Kiedy weźmiemy modlitwę chwała Ojcu, widzimy Trójcę. Syn mówi, chwała Ojcu. I Synowi odpowiada zaraz Ojciec. I Duchowi Świętemu mówią Ojciec i Syn. Wsłuchują się w siebie, by realizować się, służyć sobie wzajemnie i czcić się. Taka właśnie jest miłość i szczęście Trójcy Świętej. Trójca Święta jest tajemnicą, czymś, co do końca będzie dla nas niejasne. Co więcej, jest to tajemnica wiary. Wiara z założenia niesie w sobie element wejścia w nieznane. Trójca jest tajemnicą wnętrza, tajemnicą spotkania, tajemnicą wspólnoty. Nie mamy więc się łudzić, że zrozumiemy, jak działają Ojciec, Syn i Duch Święty, będąc jednym Bogiem. I choć tego nie pojmujemy i wielu innych rzeczy też nie rozumiemy, to warto bez frustracji dostrzec wśród tych trzech osób miejsce, do którego nas zapraszają, abyśmy się zbliżyli. Żebyśmy nie opierali się tylko na wiedzy, ale dali przestrzeń dla wiary. W relacje Trójcy zostaliśmy włączeni w momencie Chrztu Świętego. Daje się w tym sakramencie odczuć, że Ojciec mówi do przyjmujących chrzest te same słowa, które wypowiedział nad Jezusem. Tyś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jezus nas do tej przyjaznej relacji zaprasza, a Duch Święty wypełnia nas miłością. Dzięki temu z Ojcem łączy nas relacja dzieciństwa, z Jezusem przyjaźń i braterstwo, a z Duchem Świętym miłość i świętość. Dlaczego jednak wspominam, żeby nie bazować na wiedzy, ale dać miejsce wierze? Bo wiara zgodnie z tym, co pisze święty Paweł, dała nam usprawiedliwienie. I przez wiarę dostępujemy łaski, która daje nam nadzieję na osiągnięcie chwały Bożej. Trudności w rozeznawaniu swojej drogi i wszelkie przeciwności ze strony ludzi, one także stają się powodem naszej radości. Bynajmniej tak powinniśmy je widzieć. Bo wszystko, co przeszkadza nam w drodze do Boga, rodzi wytrwałość. Z wytrwałości kształtuje się cnota, a z cnoty nadzieja, która nas zawieść nie może. Jeszcze wiele wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, mówi Jezus, do każdego z nas. Tym wszystkim jest mądrość odwieczna. Od początku, od chwili, gdy Bóg podjął się dzieła stworzenia, mądrość jest obecna. Mądrości potrzebujemy nieustannie. Dochodzenie do prawdy o Bogu, sobie, innych ludziach i ogólnie o życiu nie odbywa się tak od razu. Potrzebny jest nam czas i doświadczenie, które zbieramy przez całe nasze życie. Mądrość nabywa się bowiem przez całe lata naszej egzystencji, która na tyle jest stabilna, na ile potrafimy wyciągnąć wnioski z każdej zaistniałej sytuacji w życiu. Mądrość jest także darem Ducha Świętego, którego Jezus udzielił wpierw uczniom, a przez nich wszystkim ludziom. Jezus ma świadomość, że Jego uczniowie nie są w stanie podnieść i utrzymać ciężaru wszystkich Jego słów. Działa tak jak rodzice, którzy wiedzą, że dziecko musi dorosnąć i nabrać sił, zanim pobierze mu się jakiś ciężar i odpowiedzialność. Kiedy dorośniemy, to znaczy kiedy Duch Święty przyjdzie do nas, wtedy pojmiemy znaczenie boskich słów i dopiero wtedy weźmiemy je do swego serca. Będą nam towarzyszyć w życiu. Bo bez Ducha Świętego zamęczymy się, gdyż kusić nas będzie myśl, że sami damy radę. Kończąc, zacytuję poezję nieznaną. Wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Wielbimy, bo wszystko inne nas przerasta w tym temacie. Wielbimy umysłem, który wie, że w miłości potrzeba więcej niż jednego. Wielbimy sercem, które wyczuwa miłość i na miłość miłością odpowiada. Wielbimy Kościołem, który woła chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.